Siemano, z tej strony Dream 2 i dzisiaj wam pokażę, jak można się namęczyć na ulepszaniu epickiej zbroi tych tak zwanych, wiecie, epików 80-90 level. Powiem tak, to jest istny hardcore. Sami zaraz zobaczycie, że tak naprawdę większość z tych ulepszeń będzie dosyć bolesnych. Pozdrawiam w ogóle Rafała, który udostępnił mi ten film. To znaczy, no udostępnił to całej gildii, ale tak sobie pomyślałem. Może niech też inni zobaczą, jak się można namęczyć na ulepszaniu tego oto pięknego epika. Można się namęczyć, sami zaraz się o tym przekonacie. Film trwa krótko, ale zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat tego epika. Pozdrowienie w ogóle całego Daybreaku, Rafała i dla wszystkich tutaj oglądających. Zapraszam was w ogóle do oglądania całego, byście wiedzieli, jak naprawdę można na tym stracić kupę czasu, by to ulepszyć chociaż na plus 9. Tak, mówi się chociaż na plus 9, ale tak naprawdę chociaż to jest zbroja na największy, najbardziej hardkorowa zbroja do ulepszeń tak naprawdę. Bo na resztę na co? Odłamki potrzeba, bodzie, cieniutko. A tutaj macie naprawdę kupę włożonego poświęcenia czasu i pracy. Jak widzicie, tam nieraz nie jest wszystko pokazane, ale ja się cieszę, że on nawet tak tu nagrał, bo widzicie, jest frapsem darmowym, to znaczy tam 30 sekund, więc szacunek dla niego, że mu się chciało to w ogóle nagrywać i ulepszać. Ja wymiękłem niestety z epikiem i mój epik na razie jest plus 6 i czeka na swoją kolej, która może nigdy nie nadejść. Widzicie, kolejne ulepszenia, no i lipa cały czas jest, coś tam się, plus 5, plus 6, na plus 7 też się próbuje. Oczywiście ten film mógłby trwać wiecznie, ale no widzicie, on tego wszystkiego nie ulepszał, nie nagrywał tego wszystkiego tam, ale no, jak widać, no, postarał się chłopak bardzo ładnie, dzięki w ogóle za to, że mogę udostępnić ten twój film dla szerszej publiczności, która to zobaczy. I na przykład jeśli ktoś z was też, o widzicie, plus 8, to już będzie miał farta? No tak, PL. To tak samo jak ja, 3 razy na plus 8, 3 razy blech. No to po prostu. No i widzicie, tutaj jest dosyć starszy ten film, bo widzicie, że nawet jest sporo sklepików w M1. Nie jest tak jak dzisiaj na przykład rano było, że były 3 sklepiki i z czego ja się prułem na to, żeby kupić to i to. To znaczy aktualnie wymienić, bo nawet nie chcę mi się stawiać sklepiku, żeby mieć kasę. Ach, takie faux pas. Największy problem w ogóle z tymi epikami to nie jest właśnie zdobycie pereł czy czegoś, tylko tych piasków kwarcowych. To dla mnie jest największy kłopot, bo je trzeba albo kupić, albo wydropić. A wydropić trzeba na 75 poziomie i mieć rękawice i w ogóle się bujać z tymi piaskami. Te piaski nie lecą mi za często tak naprawdę. Ja do nich nie miałem nigdy farta. Może w całej grze wydropiłem, sporo wydropiłem, ale większość kiedyś poszła, jak kupiłem sobie fajnego tego tarczy. No. Ale no widzicie, tutaj też jest taki fart typowo mój. Chociaż. Nie, fart typowo mój. To możecie nawet potwierdzić sami, oglądając moje filmy z ulepszeń. No widzicie tutaj kupę bodzi. No i co z tego? Tutaj tak naprawdę ilość bodzi to tylko jest ilość prób na ulepszenie, ale otwarta to tutaj jest dużo, bardzo dużo wzięte na uwagę. Tutaj Rafał dobrze robił, bo dobił na przykład do plus 8 i zaczął magicznymi kamieniami ulepszać. Tylko że magiczny kamień na początku kosztował tam z 10 kd, potem chyba na koniec coś mi się wydaje, że około 30 paru kd go kosztował taki kamyk. Więc to jest dosyć spora suma kadeków do wydropienia tak naprawdę, no 35 kd. To jest to, no i jeszcze 4 nasionka, które trzeba
wydropić, to też jest hardcore. O, best jakiś tam specjalny. Nie, jak on się nazywa, ten marmurek? No, ale pomysł miał na nagranie, to on muszę przyznać. Reżyser byłby z niego niezły, jakby mu się chciało. Tak, te chwile takie milczenia to są chyba najbardziej takie tutaj, czy ulepszy, czy nie ulepszy. O. Świetnie. I teraz metalami na plus 9. Będzie widać takie przeskoki, przeskoki, przeskoki. Drugi metal, trzeci metal. Czwarty metal. Piąty metal. Szósty metal. Pewnie było ich więcej, ale pewnie nie nagrał. I siódmy metal. Szczęśliwa siódemka? Czyżby? Czyżby tak. Do zobaczenia, zapraszamy do polubienia filmiku, tak żeby pokazać Rafałowi, że jego praca nie poszła na marne. Do zobaczenia, do następnych odcinków.